Dzień dobry, cześć, dobry wieczór i witam Was w fantastycznym humorze w nowym sezonie naszego kanału. Kompletnie dzisiaj wracamy do tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli porady dla młodych hodowców, dla, jak się okazuje, dla starszych i najstarszych hodowców, dla ludzi, którzy chcą coś zmienić w swojej hodowli, a ja jestem tu po to, żeby Wam w tym pomóc. Na tyle, ile oczywiście będę umiał. I właśnie dzisiejszym odcinkiem zaczynamy kolejny cykl materiałów, który stricte będzie Wam pomagał. Będzie, mam nadzieję, będzie gdzieś tam kształtował Waszą wiedzę, podnosił Wasze kwalifikacje. Mam nadzieję, że troszkę się stęskniliście. Nie przedłużając już, omówimy dzisiejsze tematy. Pierwszym z tematów, moi drodzy, to jest gniazdówka, totalne wdowieństwo, a może klasyczne. Którą z metod wybrać? Pozwólcie mi proszę, że bliżej sobie na ten temat porozmawiamy. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście najwięcej będzie mówione o totalnym wdowieństwie, ponieważ moja wiedza w tym temacie jest, powiedzmy, większa z tej okazji, że jak wiecie dobrze, praktykuję tą właśnie metodę, czyli nim stricte przejdziemy do tematu właśnie porad, chciałbym Wam bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za tak liczne rozmowy, telefony, SMS-y, spotkania w Katowicach i może o tym parę słów chciałbym powiedzieć. Już bardzo często widzę, pojawiło się na internecie takie wyznania hodowców, że no, niestety to już nie jest wystawa, to jest tylko handel, to już nie jest to, co było. Pozwolę się z tym, z Państwa, co to mówią, nie zgodzić, ponieważ pamiętajcie jedno. To my, to ludzie, to społeczność robi te święto hodowców, a wystawcy są jakimś tam dodatkiem do tego, który był, jest i będzie i nie widzę nic z tym złego. Natomiast całą atmosferę robimy my, hodowcy. Dla mnie osobiście był to wspaniały czas. Tak jak w zeszłym roku, tak w tym roku udało mi się naprawdę spotkać z wieloma z Was. Udało mi się spotkać z przyjaciółmi, których, że tak powiem, internetowo znam już lat pewnie z 5-6, a i rok i porozmawiać, w końcu spotkać się face to face. Koledzy z zagranicy specjalnie pofatygowali się. Ja myślę, że właśnie w znakomitej większości na tym polega te nasze święto hodowców. Rozmawiamy, bawimy się. To są nasze 3 dni i naprawdę nie wyobrażam sobie opuścić żadnej z tych wystaw. Bardzo, bardzo fajny odzew od Was. Byłem zachwycony. Co ciekawe, muszę przyznać, że w wielkim szoku byłem, jak bardzo rozszczelony jest wiek Was hodowców, którzy oglądają i którzy naprawdę tyle miłych słów, co usłyszałem na tej wystawie, to jeszcze mi się nie zdarzyło. Znaczy to jedno, idziemy w dobrym kierunku. No ja myślę, że będzie jeszcze tylko lepiej. Będziemy pracować, żebyście Wy mieli dobrze. Doprawdy uwierzcie mi, że coś nieprawdopodobnego. Były wspólne zdjęcia, bardzo prężnie podchodziliście, jedni dłużej ze mną rozmawiali, drudzy krócej, jedni po prostu życzyli dużo zdrówka, dla mnie przesłanie jest jasne, jesteście wspaniali, Wy jesteście dla mnie, ja jestem dla Was, jesteśmy jedną społecznością. Chciałbym, mam nadzieję, że to się kiedyś stanie, żeśmy spotkali się wszyscy w jednym miejscu, może w mniej głośnym miejscu, nie wiem, organizować jakieś spotkanie z widzami, z fanami, no byłoby to coś naprawdę wielkiego, będziemy myśleć, rozwijamy się, także
Katowice. Dzięki wielkie za przyjęcie. Dużo, naprawdę dużo ciekawych tematów, fajnych odwiedzin. Odwiedziliśmy starych znajomych, zapoznaliśmy nowych znajomych i tak dalej, i tak dalej. Za wszystkie ciepłe słowa dziękuję. Całej mojej ekipie również dziękuję. Było fantastycznie. Nie zawiedliście. Było tak, jak powinno być, bo to ludzie tworzą atmosferę, nie miejsce, czy działalności, czy coś w tym stylu. Także, proszę Państwa, tyle tytułem wstępu. Druga sprawa, no chciałbym się pochwalić i zarazem podziękować, ponieważ gdzieś tam po wystawie postanowiliśmy, jak to mówią, z kopyta wziąć się do pracy, zobaczyć, ile mamy samczyków, ile samiczek, i niestety okazało się, że samczyków jest niestety więcej. I tu postanowiłem jeszcze coś, że tak powiem, dobrać, i tym razem wybór padł na braci, na rodzinę Kaciszków, Łocamiuśkich Tater. Bardzo pozdrawiam, super wspaniali ludzie. Jestem w stałym kontakcie z Mariuszem, naprawdę mega charakterny jak na Górola przystało gość. Super. I właśnie tam postanowiliśmy się zasilić tym razem. Od Mariusza przyszły do nas 3 samiczki. Zdjęcie, co prawda, mam 2. Tu właśnie gdzieś zaraz powinny Wam się pokazać. Później gdzieś tam rodzice tych gołębi zaraz wrzucimy. Także tyle tytułem wstępu. Chciałbym bardzo, ale to bardzo podziękować całej rodzinie, ponieważ jak wszyscy wiemy, lecą oni w trójkę, osiągają super sukcesy, byli już naprawdę czołówką Polski w wszelakich kategoriach w 19 roku, no super sezon, coś nieprawdopodobnego, bije brawo, mówię, bardzo, bardzo kibicuję, ponieważ lubię ludzi charakternych, lubię ludzi z zasadami, a na pewno Mariusz jest takim hodowcą. Także dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam całą rodzinę. Życzę dużo zdrówka. No i co? Proszę Państwa, zaczynamy. Zaczynamy dzisiejszy nasz temat, czyli metody lotowania. Zaczniemy od 3 podstawowych metod lotowania. Pierwsza z tych metod jest to tak zwana metoda naturalna, czyli tak zwana gniazdówka. Gniazdówka niegdyś chyba jedyna w ogóle metoda, która była stosowana. Sam pamiętam jeszcze jako dziecko, tata miał gołębie i nikt wtedy nie wiedział o wdowieństwie, o suchym wdowieństwie, o totalnym, klasycznym, czarna magia. Myślę, że każdy zaczynał od gniazdówki. No i teraz, co do samej gniazdówki. Osobiście uważam, oczywiście w żadnej książce to nie jest opisane, natomiast ja uważam, że są 2 rodzaje gniazdówki. Gniazdówka, szeroko pojęta, i gniazdówka tak zwana świadoma według mnie. Czym to się różni? Gniazdówka, zwykła metoda, według mnie, jest to metoda, inaczej, latając po prostu gniazdówką, to życie sobie płynie, są pary na jajkach, legną młode, jak mogą to idą na lot, jak nie mogą to nie idą. Na co trzeba uważać przy tej metodzie? Przy tej metodzie na pewno, po pierwsze, uważam osobiście, że nie dajemy samczyka ani na papkowaniu, co wiem, że jest dosyć kontrowersyjne, bo na pewno pojawią się komentarze, że ktoś tam dał i szczelił. Owszem, jest to możliwe, aczkolwiek uważam, jestem niemalże przekonany, że no, taki stan rzeczy może bardzo źle się skończyć, w szczególności do gołębi jednorocznych. Jest to bardzo psychicznie obciążające, jest to fizycznie obciążające przy upałach. Ten gołąb, produkując papkę, może się poddusić i tak dalej. Naprawdę nie promowałbym takich zachowań. Drugą sprawą jest
samiczka, która ma rozchylone widełki. Kiedyś obiecywałem, że pokażę Wam, na czym to polega, jak spojrzeć dla Was, dla młodych hodowców. I przypominam jedno. Gołąbek, który znosi jajko, gorączkuje przez 2 dni. Dlatego dawanie takiego gołębia jest absurdem i moim zdaniem totalną bzdurą. I może znowu ktoś powie, że a mi się tam udało, dzisiaj ci się udało, jutro się udało, pojutrze ci się nie uda. Nie zamieniajmy to w barbarzyństwo, bardzo Was proszę. Niech to ma ręce i nogi. To jest, czyli nie dajemy samiczki, u której wyczujemy gdzieś pod widełkami, pod splotem mostka jajko, nie dajemy gołębia na papkowaniu, nie dajemy, na pewno nie dajemy samczyka na gonieniu. Jak można to zrobić? Jeśli nam bardzo zależy, kiedyś też zaczynałem od gniazdówki i potrafiłem zgasić takiego samca, aczkolwiek no to taka właśnie gniazdówka, to już się nam zaczyna wszystko rozmywać, ponieważ gołąb, który intensywnie ganiał na jajka, a zależało mi, żeby on poszedł, no kiedyś tak się próbowało. Inaczej, ja mogę śmiało powiedzieć, że znikąd pełnej wiedzy nie dostałem. Mi nikt tego nie mówił, szukałem metodą prób i błędów. Coś mi powiedział jedna osoba, coś mi powiedziała druga osoba. Niemniej jednak nie miałem jakiegoś mentora. I u mnie, przyznam się szczerze, że zajęło to dosyć długo czasu, nim w ogóle zacząłem ukończać sezony lotowe, no i wdrapać się na ten szczyt rywalizacji sekcyjnej, oddziałowej, w okręgowej i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też no ja nie wiedziałem o tych rzeczach i co robiłem? Takiego delikwenta brałem gdzieś do innego pustego gołębnika, żeby zgasić jego emocje. Spójrzcie tylko, samczyk na gonieniu w jaką furię wpada. To są po prostu furiaty, latają po wszystkich półkach i z takiej pozycji puszczając tego gołębia uważam, szczerze uważam, to jest moje zdanie, że 95% tych gołębi zginie. I dlatego nie powinno się tego robić. No to tyle, także inaczej. Powiem tak, bardzo dużo plusów gniazdówki niestety ja Wam nie potrafię wskazać, choć przyznam się szczerze, że zaczynałem gniazdówką i powiedzmy, że leciałem stabilnie. Była to tak zwana właśnie gniazdówka, jak wcześniej mówiłem, była to gniazdówka talka sobie, zwykła gniazdówka. Natomiast gdzieś tam są zawodowcy, którzy uprawiają, jest ich coraz mniej, bo umówmy się, przynajmniej dla mnie metoda wdowieństwa jest absolutnie, absolutnie w tej chwili najlepszą metodą, najbardziej skuteczną. Oczywiście w każdej metodzie idzie dojść do perfekcji, ale czy na tą chwilę gołąb, który gdzieś tam co chwilę ma jajka, samiczka, samczyk, który gdzieś tam siedzi z tą samicą, czy on ma i karmi te młode, przede wszystkim karmią, osłabiają się przy tym, czy on ma szansę z wdowcem, takim prawdziwym wdowcem? No odpowiedzcie sobie sami, ja uważam, że nie ma najmniejszych szans. Oczywiście, gdzieś tam stara dobra prawda mówi, że gołębie z gniazdówki super gdzieś tam spisują się w tych lotach dłuższych, maratońskich. Są zresztą tak zwane kiwki, jak to mówią, gdzie nie wiem, czy jeszcze w tej chwili ktoś takie coś robi. No niemniej jednak wiem, że to było kiedyś wszechobecne, że celowo doprowadzało się do jajek i gdzieś tam na kluczu dawało się, obliczało się to oczywiście wszystko i gdzieś tam na kluczu dawało się tego gołębia, prawda, na lot i z fajnym skutkiem, czy od młodego, dwudniowego, no różne tam, różne hodowcy, tutaj wiem, że to się jakoś tam sprawdzało, nie wiem, czy ilu hodowców z tego pamięta, były też takie sztuczne jajka,
otwierane, puste w środku, wkładało się tam muchę na chwilę, czy cokolwiek brzyczącego, żeby stymulować, prawda, wyklucie jajka i wtedy ten gołąb no, szedł do domu jak tak zwana szarańcza. No i to jest to, na czym polega ta gniazdówka świadoma? Bardzo krótko powiem. Generalnie hodowca, dokładnie, bo przecież wiemy, ile trwa cykl, czyli gdzieś tam zapisuje każde położone jajko w kalendarzyku, on wie dokładnie, kiedy będą te jajka i potrafi się wszczelić, prawda, żeby te gołębie naprawdę gdzieś tam mogły uczestniczyć w maksymalnej ilości lotów. I, no i to jest tak zwana właśnie gniazdówka świadoma według mnie, co nic nie jest dziełem przypadku, a tak naprawdę wszystko jest gdzieś tam zbilansowane i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też uważam, że ta właśnie metoda, no pomimo, że jakby większą satysfakcję da hodowcom, no niż taka zwykła, po prostu wszystko jest razem, leci, nie leci, dużo hodowców nie potrafi tego zobaczyć, bo chyba każdy z nas widział na sekcji, na wkładaniu gołębi, gdzieś tam położone jajka w klatkach, tragedia, dramat. Ja się naprawdę wolałbym nie nakręcać, nie wypowiadać na ten temat, bo dla mnie to jest chore. To jest chore, pamiętajcie, mówiłem już, mam tendencję do powtarzania się, aczkolwiek powiem to jeszcze raz, gołębie gorączkują po zniesieniu jaj. I to jest bardzo, ale to bardzo zły pomysł. Także druga sprawa, na pewno problemy są z oblotami, te gołębie nie trenują tak, jak powinny na gniazdówce. I ja osobiście uważam, że w hodowli warto byłoby robić wszystko, żeby leczyć wzdowieństwa. Naprawdę, naprawdę jest to metoda, jak dla mnie, w ogóle nieporównywalna. Co jeszcze ciekawego wam powiem. Jeśli chodzi o gniazdówkę. W gniazdówce na pewno gołębie pobierają dużo więcej pokarmu. Dlaczego tak jest? Wiadomo, karmią młode, one mają tak zwany high life, one się bawią, one, kurczę, po prostu mają wilczy apetyt, gonią, sielanka, spokój. Oczywiście jest to naturalna metoda, aczkolwiek no gdzieś tam my jako hodowcy próbujemy za wszelką cenę poprawić, ulepszyć, to jak z samochodem, prawda, wyścigowym, gdzie wydaje już się, że szybciej nie idzie, a coraz to nowi producenci pokazują, że mimo wszystko da się. Czyli gniazdówki osobiście ja nie polecam i robić wszystko, żeby było wdowieństwo. I teraz przejdziemy gładko do tematu numer dwa, czyli wdowieństwo. Może zaczniemy od czym się różni wdowieństwo totalne od wdowieństwa klasycznego. A później powiemy resztę odłamów. Czyli klasyczne wdowieństwo polega na tym, że lecimy albo samymi samczykami, albo samymi samiczkami. I to jest tak zwane klasyczne wdowieństwo samic bądź samców. Plusy? No na pewno tak. Na pewno dużo lepiej wyglądają obloty. To jest raz. Druga sprawa, na pewno potrzebujemy na to mniej czasu, jak na, załóżmy, totalne wdowieństwo, ponieważ wtedy oblatujemy tylko samiczki, jeśli lecimy samiczkami, bądź samce, jeśli lecimy samcami. Prawda, że to proste i na pewno tego czasu paradoksalnie potrzebujemy zdecydowanie dużo, dużo mniej niż by to było w przypadku wdowieństwa totalnego, o którym zaraz powiemy. To by było na pewno tyle. Czyli z plusów uważam, że super trenowanie, super, super dużo rzeczy możemy przy tych gołębkach zrobić.
praktycznie nie mamy żadnych ograniczeń. Czasowo wygląda to naprawdę fajnie, ponieważ załóżmy jest tak, powiedzmy jest przyjęte, że gołębie, chyba najczęściej to jest taka godzinka, wyznacznik, czyli robimy godzinę oblot rano, po czym wracamy, karmimy, możemy rozchodzić się do swoich prac. No i tyle. No teraz może o minusach powiemy, bo jak każda metoda, każda jedna ma swoje minusy. Aczkolwiek no musimy mieć tych gołębi, jak sama nazwa mówi, jeszcze raz tyle. Ponieważ no wiadomo, że każda wdowa potrzebuje swojego partnera. I każdy wdowiec potrzebuje swojej partnerki. Czyli tak naprawdę chowamy jeszcze raz tyle, choć znam metody, gdzie powiedzmy jeden partner przypada na dwa, aczkolwiek no to jest, to znowu zaczyna się robić kosmos i bardzo duże utrudnienie. Ja bym w to nie szedł. Generalnie ja bym w to nie szedł. Kolejny minus, myślę, tej metody, że oczywiście z logicznego punktu widzenia minus jest taki, że tak naprawdę no to przynajmniej dla mnie w jakiś tam sposób wiadomo, że raz strzelają samce, raz samice i wśród tych partnerów, które tak naprawdę nigdy nie są testowane, mogą znaleźć się gdzieś super perełki i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, wszyscy wiemy, że bywają loty, na których nagle lepiej samce się spisują niż samiczki, a my lecimy na przykład akurat samiczkami. Także tyle. No dla mnie nie jest też to optymalna metoda, aczkolwiek bardzo zrozumiała dla kogoś, kto nie ma czasu. Kto nie ma czasu, jeszcze pragnę nadmienić, że nawet zdarzają się sezony. Sezony, które bardziej pasują samicom lub samcom, czy też odwrotnie. Także sami widzicie, że jeśli czas nam na to pozwala i tak dalej, myślę osobiście, że totalne wdowieństwo będzie o wiele, wiele bardziej optymalne. Optymalne, jeśli mówię, nie ogranicza nasz czas. Możemy fajnie sobie powalczyć, możemy pokusić się o jakieś różne tam cuda w postaci motywacji i tak dalej, bawić się tymi metodami. No i co? Myślę, że tyle. No nie chciałbym za bardzo jakichś tam szczegółów poruszać, jeśli chodzi o klasyk, ponieważ, jak dobrze wiecie, zawsze powtarzałem, że to nie jest tak, że ja wiem wszystko. Ja nigdy w życiu nie leciałem klasykiem. Nie zamierzam póki co. Życie jest przewrotne, różnie może być. Aczkolwiek naprawdę w chwili obecnej nie planuję przejść na takową metodę, ponieważ no mam zdanie, jakie mam. Oczywiście są wybitni gracze, którzy bardzo dobrze lecą samymi samicami, jak i samcami. I robią to naprawdę w sposób wybitny. Są mistrzami Polski, są mistrzami regionu. Potrafili wyselekcjonować sobie jedno z partnerów na tyle, że te czapka z głowy absolutnie nie ujmuje. Wręcz kłaniam się nisko, że potrafili tą metodą tak daleko zajść. Zresztą podobnie jak w gniazdówki. No nie wiem, czy na tą chwilę jeszcze jest jakiś mistrz Polski, który lata gniazdówką. No szczerze wątpię, a już przynajmniej mi się nie wydaje. Ale mogę się mylić. Także jeśli znacie, piszcie. Tylko mimo wszystko wolałbym, żeby to nie były przykłady sprzed iluś lat, ponieważ, bo jak wiecie, gołębiarka zmienia się bardzo, ale to bardzo diametralnie. Także no to by była troszeczkę, że tak powiem, sprawa nieaktualna. To podobnie jak gdzieś tam bardzo często ktoś powołuje się do literatury sprzed 10, 15, 20 lat. Oczywiście bardzo jest dobrze wszelaką literaturę czytać. Im więcej przeczytamy, tym będziemy znać więcej dróg. To jest tak samo jak z filmikami. Ja oczywiście też sam oglądam bardzo dużo filmików.
dużo czytam, czytam na forach, jedne rzeczy mi się podobają, z jednymi się zgadzam, z innymi się nie zgadzam i tak dalej, i tak dalej. Generalnie im więcej źródeł, tym myślę, że więcej możliwości, więcej manewrów w hodowli i tak dalej, i tak dalej. No, nie wiem, czy już to mówiłem, jeśli nie mówiłem, to powiem, jeśli mówiłem, to się powtórzę, że bardzo ważną rzeczą jest, żeby suma sumaru to na końcu sam zdecydować, jaką drogę obieramy i można oglądać wszystko. Ja powiem tak, jak to u mnie wygląda. U mnie mniej więcej w tym sezonie, powiedzmy, wolnym od lotów, bo nie mówię martwym, bo nie ma martwych sezonów w hodowli, o czym chyba doskonale wiecie. Dowiaduję się pewnie gdzieś z 50 nowości super, hiper odnośnie prowadzenia, odnośnie środków, odnośnie w ogóle wszystkiego, budowy gołębia, kuracji i tak dalej, wszelakiej gołębiarki. Z tego podoba mi się, powiedzmy, z 10, a u siebie, i to bardzo w sposób delikatny, wkładam jedną bądź dwie i patrzę, co się dzieje. Także nie dajmy się zwariować. Spójrzcie, jak wiele rzeczy stało się modą. Bo jedna osoba coś powiedziała, za chwilę drugi podsłyszał, trzeci i nagle wszyscy tak robią. Znaczy wszyscy, nie wszyscy. Większość daje się gdzieś tam na to łapać. Ja jestem bardziej ostrożny. Generalnie czekam, aż koledzy wytestują pewne rozwiązania. I wtedy, jeśli ktoś z moich najbliższych znajomych mówi mi, że faktycznie stary dało to radę, to ufam im na tyle, że próbuję wcielić, jak to mniej więcej było ze suchym wdowieństwem u mojego serdecznego przyjaciela Marcinka Kubicy i Iwony, również też Bartek Morel. Kilka rzeczy mi wytłumaczył, wszystkich za i przeciw. Co ciekawe, dokładnie to, co powiedzieli, sprawdziło się u mnie w 100%. Ale odbiegliśmy troszeczkę od tematu i tym gładkim akcentem przejdziemy sobie do ostatniej metody lotowania, czyli metody lotowania totalnym wdowieństwem. Totalnym wdowieństwem, w którym w wyścigach biorą udział zarówno samiczki, jak samce. I to jest moja metoda, którą uprawiam kilka ostatnich lat. Uprawiam, powiedzmy, myślę, że w miarę skutecznie. Coś tam zmieniamy. Kiedyś było to inaczej. Bazowa metoda jest to metoda totalnego wdowieństwa. Później do tego dochodzi wdowieństwo obiegowe. Na czym to polega? Tak zwana obiegówka. Myślę, że większość wie, a ci, co nie wiedzą, na koniec tego materiału przejdziemy do mnie, do gołębnika, gdzie pokażę wam totalny cykl, jak u mnie to wygląda w sezonie lotowym. I jeśli ktoś chciałby uprawiać właśnie tą metodę, jakby nie do końca czai, nie słyszał, nie wiedział, myślę, że coś może do siebie wyciągnąć. Jeśli w jakiś tam sposób coś by było nieczytelne, kochani, są komentarze, piszcie, będziemy odpowiadać, będziemy ratować, są messengery, WhatsAppy, wszystko jest, a ja jestem dla was. Czyli zacznijmy od tego, na czym polega totalne wdowieństwo. Jak już mówiłem wcześniej, samce i samiczki biorą udział w wyścigach. Trenowane są po kolei. U mnie wygląda to tak, że najpierw wypuszczam samiczki na oblot, trenują jak długo, jak im się podoba tak naprawdę. Po czym samiczki wchodzą, co ważne, u mnie jest to, tak jak powiedziałem, obiegówka, czyli wchodzą do gołębnika wdowców. W momencie, kiedy startują wdowy, przede wszystkim na oblot, samce są ciągane do ich gołębnika, także widząc się nie widzą. Gołąbki, co ciekawe, samiczki mają dostęp do półki cel. U mnie to są półki, siedzą tam godzinę. Wszystko wam pokażę
od A do Z, jak u mnie to wygląda w sezonie lotowym, ponieważ mają to być porady, więc będą porady. I teraz tak, dlaczego dla mnie jest to optymalna metoda? Ano dlatego, że właśnie pozwala ścigać się samcami i samiczkami, to jedno. Może nie najbardziej trafne, ale paradoksalnie uważam, że zdecydowanie ta metoda, no na pewno w porównaniu do gniazdówki, paradoksalnie zajmuje dużo mniej nam czasu. Nie bawimy się z młodymi, z jajkami, to nam odchodzi, robimy oblocik samicą, robimy oblot samcą, karmimy, poimy, jedziemy do pracy, woda u mnie stoi przez cały dzień, nic złego się z nią nie dzieje i tak dalej, i tak dalej. To jest jedno. Jak już mówiłem, bywają loty bardziej pod samice, bardziej pod samce. I w mojej hodowli na przykład muszę wam powiedzieć, że nie mogę powiedzieć, żeby jakoś dominowały czy samice, choć w znakomitej większości to właśnie samice robią tak zwaną robotę i powszechnie jest mówione, że samice są lepsze. Na pewno, co warto podkreślić, są bardziej stabilne psychicznie. O czym jeszcze sobie powiemy. Na przykład pierwsza sprawa, dla której tak uważam, powiem wam, że to jest troszeczkę inaczej jak z ludźmi. Samczyk, który przyjdzie z lotu, nie ma na miejscu samiczki, on, że tak powiem, stosunek płciowy odbędzie z każdą inną samicą, po czym zwróćcie uwagę, jak często bywa, że on, no czegoś mu tam brakuje. On chodzi na dolinie, dopóki jego samiczka nie wróci. Jest taki, no czegoś tam brakuje i właśnie to są potem takie chimery tego gołębia, że leci lepiej, leci gorzej. Chyba, że w ogóle nie dopuszczamy, bo i takie metody, tak jak z tego co wiem, to Bartek Morel, on w ogóle nie ma sparowanych gołębi, no to to jakby jest jeszcze inna bajka o tym, ja już nie powiem, to Bartek pewnie niejednokrotnie mówił, odsyłam do jego filmu. No niemniej jednak tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o samicę, samica, że tak powiem, podobnie skopuluje z samcem, po czym idzie sobie, odpoczywa, potrzebuje spokoju i wszystko gra. Natomiast samce właśnie są bardzo mało stabilne i emocjonalnie, no i cierpią, i bardzo cierpią, nie? Także, no także to jest ta sprawa, że raz nam strzelają samice, raz samce. Co ciekawe, w ostatnich latach odwróciło nam się to, że paradoksalnie to właśnie więcej nam ginie samiczek. Jeśli chodzi o gdzieś tam czołowe konkursy, to tak jak powiedziałem, u nas jest to naprawdę 50-50. Bardzo różnie to bywa. Natomiast jeśli chodzi o same gubienie gołębi, nie wiem, czym to jest spowodowane. Być może jakiś błąd robimy. Być może tak to właśnie wygląda, że tych samiczek stosunkowo ginie mniej, ginie więcej od samców, co nie jest na pewno standardem. Rzecz kolejna, na pewno w gołębniku wdów jest czyściej. Jest czyściej, ponieważ jest to gdzieś podzielone, to jest jedna przyczyna. Druga sprawa, że pobieranie karmy, ja myślę, że nie pomylę się, jak powiem, że jest o 70% mniej pobierają te karmy wdowce, jak gdzieś tam gniazdówka, ponieważ one są wiecznie na dolinie, one wiecznie są te i gdzieś tam ten testosteron, nie mają gdzie go upuścić, że tak powiem, i po prostu chodzą cały czas na speedzie i tak naprawdę ta karma to bardzo słabo im interesują. Sam jak zaczynałem lecieć wdowieństwem, byłem w potwornym szoku, jak bardzo, bardzo wdowce przestały jeść. W pierwszym momencie, bo tak jak powiedziałem, w większości zagadnień uczyłem się sam. Byłem w tak potężnym szoku, że myślałem, że mi te gołębie pochorowały. Gdzieś zaczynały polewać. Jest to normalne. Po prostu po sparowaniu tak samo
dużo zapytań, dlaczego po sparowaniu gołębie zaczęły lać. Najnormalniej na świecie, jest to do nich stres. Jest to pozytywny stres, co prawda, aczkolwiek stres jest to jakieś tam coś nowego, one szaleją, wariują. Najczęściej zdarza się tak, że po jakimś czasie, oczywiście nie najczęściej, tylko w 100% gołąb zdrowy wraca ten kał do normy, wszystko jest jak najbardziej w porządeczku i tak dalej, i tak dalej. Teraz, jeśli chodzi o metodę, no nie wiem właśnie jak w klasycznej dokładnie, czy to jest tak samo jak w Totalu, niemniej jednak opowiem o Totalu. Parujemy gołąbki, w naszym przypadku parowaliśmy je raz. Było to okolice gdzieś tam 14 lutego, prawda, cały cykl. Generalnie próbowaliśmy tak to zrobić, żeby wdowieństwo rozpoczęło się na 2 tygodnie, gdzieś 2-3 tygodnie przed pierwszym lotem. Już było wszystko posprzątane, przeprowadzona dezynfekcja, ostatnie szlify, intensywne treningi i powiem wam, że bardzo lubię ten okres, który po tych piszczących młodych, który bardzo dużo ludzi nie lubi tego okresu, bo jest to czasochłonne, bo obrączkowanie, przepraszam, sprzątanie tych gniazd i tak dalej, i tak dalej. No niemniej jednak jest to, no jest to etap, wiadomo, że bez młodych potem nie ma starych, czyli dokładnie gdzieś plus minus 3, a 2 tygodnie przed pierwszym lotem w naszej hodowli staramy się pozbyć młodych i zaczynamy bardzo mocno, intensywnie trenować. Niemniej jednak można też puścić, powiedzmy, gdzieś tam troszeczkę później, gdzieś zdarzało się bodajże już nawet w marcu, wtedy gołębie lecą 2-3 pierwsze loty z jajek, czy tam z młodych. Powiem wam, i próbowałem kiedyś na początku, no dla mnie to nie było fajne. Ja uważam, jestem, że tak powiem, z tej linii hodowców, gdzie uważam, że jeden cykl się kończy, drugi się zaczyna i tego musimy się trzymać. Także tak jak powiedziałem wcześniej, zaczynamy 100% wdowieństwo. Oczywiście gdzieś już, jeszcze jak te młódki są, w tym musimy zacząć trenować, no bo wiadomo, że w tydzień czasu ta forma nie przyjdzie. Jak trenujemy, ja już to mówiłem na innych filmach, myślę, że gdzieś tam możecie sobie poszukać odnośnie lotów, przygotowania i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda, w każdym razie młode są, gołąbki wywozimy, nie robimy tego na te, ponieważ to są, wiadomo, krótsze kilometraże, no raczej nie zakładamy, że nam gołębie będą ginąć na 5, 10, 20 kilometrach, czy nawet 40, chociaż no wszystko może się stać tak naprawdę, no czasem wyjdzie na dach, na oblot i jaszczum go weźmie, prawda, i jak to mówią, nie ma co zbierać, nie? Dlatego mówię, dla mnie optymalne jest totalne wdowieństwo. Mamy jakoś tą metodę opanowaną, gdzieś tam ją teraz rozszerzyliśmy o po prostu te suche wdowieństwo. Na czym polega suche wdowieństwo? No bardzo prosto, po prostu gołębie nie wysiadują młodych wcale. Natomiast pozwolimy im gdzieś tam po sezonie lotowym znieść wtedy gdzieś tam, wiadomo, jakieś aukcje czy zamówienia, raczej nie zostawiamy. Zdarza się, że zostawimy do siebie coś tam, ale to są naprawdę pojedyncze egzemplarze. Także tak to wygląda. Co do suchego wdowieństwa, dwie szkoły jak zwykle. Jeśli chodzi o jedną szkołę, są to 2 razy, czyli gdzieś tak znowu wracamy do tego okolicy walentynek. Puszczamy w pary, siadają ileś dni, zabieramy, rozłączamy, zabieramy michy, po czym wracamy i znowu gdzieś tam te 2 tygodnie, znowu jest naniesione jajka, możemy wtedy podłożyć jajka pod gołębie rozpłodowe, tak jak zresztą jak za pierwszym razem. Najlepiej byłoby mieć optymalnie mamki, tylko pytanie, czy stać nam na właśnie na takie gołębie, powiedzmy, dodatkowe, prawda?
czyli mówię, ten drugi raz to samo, gdzieś tam w okolicach, myślę, od pierwszych jajek, bo wiadomo, je zroszczą, nie zniosą któreś, trudno, ten cykl trwa krócej, wiadomo, raczej powinny się wyrobić, czyli gdzieś tam na 11 dzień od zniesienia pierwszych par jajka zabieramy, rozdzielamy ogień na tłoki, moi drodzy, i ruszamy, ruszamy bardzo mocno już, przygotowujemy do lotów. Jak to robimy, mówię, są już materiały. Myślę, że teraz przejdziemy sobie właśnie do gołębnika, gdzie opowiem Wam dokładnie, na czym polega moja metoda. I także zapraszam Was. Do zobaczenia za sekundę. Pa. No i zgodnie z obietnicą, kochani moi mili, pragnę Wam teraz zaprezentować moją metodę lotowania. Nim zacznę, warto pokazać przód gołębnika, który będzie miał jakieś tam znaczenie w dalszym materiale. Pierwszy wlot wdowce, drugi lot wdowce, trzeci wlot wdowy. Pragnę nadmienić, że jest to u nas metoda totalnego wdowieństwa. Jest to metoda obiegowa, czyli mówiąc ściślej, i samce, i samice przechodzą obiegowo do kolejnych gołębników. Jak to wygląda, pokrótce Wam zaraz opowiem. Jak widzicie, tutaj wpuszczane są do środka wdowce, nie ma ich na wojlerach, okna pozamykane. Jako pierwsze startują wdowy ze swojego przedziału, tu właśnie tym wlotem, po czym teraz może przejdę do gołębnika, żeby zademonstrować Wam dalszą część mojej metody. Gdybym o czymś nie wspomniał, gdyby coś tam Wam nie dopowiedział, śmiało piszcie w komentarzach. Na wszystkie sprawy Wam odpowiem. I teraz, tak jak mówiłem, zamykamy te okienka. Co ciekawe, te okienka u wdowców zupełnie wbrew sztuce gołębiarskiej są otwarte przez cały czas. Gołąbki moje mają, że tak powiem, wolną amerykankę. Pozwalamy im całe dnie wylegiwać się na wojlerach czy w środku. Jak im się żywnie podoba, nie przeszkadzamy im. Dodam tylko, że w znakomitej większości przyjęte jest, że wdowce powinny siedzieć przez cały czas w gołębniku, natomiast wdowy powinny siedzieć na bojlerach. U nas tego nie ma. Pozwalamy gołębiom samym sobie dobrać. Co ciekawe, w sezonie lotowym wygląda to tak, jak w tej, jak tutaj w półce numer 7. Cele są zamknięte do połowy. Samce mają do dyspozycji połowę półki. Nie ma tam misek lęgowych. W ogóle miski są zbierane. To jest nasza metoda. Tak ją obczailiśmy. Działa to. I teraz może o samym systemie. Wjeżdżamy, zamykamy okienka, zamykamy te okna. Puszczamy wloty, wszystkie wdowce w środku i następnie przechodzimy do gołębnika wdów. W tej chwili tu wdów nie ma. Dlaczego ich nie ma, to wszyscy wiemy. Otwieramy te okno, żeby ta przestrzeń do wylotu była większa, żeby mniej kontuzji łapać. Otwieramy ten oto wlocik, samice startują. Po czym zamykamy, co teraz zademonstruję, te okienko, zamykamy ten wlocik na wojlerę. Jak widzicie, taki stan rzeczy się tu utrzymuje. Następnie, kiedy samiczki już są w powietrzu, otwieramy te oto drzwi i przepędzamy tutaj wdowce.
Po przepędzaniu wszystkich wdowców jest chwila na przykład na wysprzątanie gołębników. U nas oblot, jak już mówiłem wielokrotnie, nie jest jakoś z zegarkiem w ręku, ile chcą, tyle latają. Niemniej jednak trochę na początku im tam pomagamy, jak wszyscy wiemy, w szczególności samce są to leniuchy i dużo gorzej wpisują się w powietrze jak samice. A mówiąc precyzyjnie, jeśli ich trochę nie przygnać, myślę, że oblot mógłby trwać jakieś 11 bądź 15 minut. Wracamy tutaj, kochani. Wracamy tutaj, sprzątamy. Kiedy samiczki już lądują, otwieramy im te wloty. Mogą wskakiwać sobie do swoich pułowek, celek i siedzą tu przez cały czas trwania oblotu samcy. Taka to już nasza metoda. Po czym, kiedy samce lądują, ponownie otwieramy gołębnik w dół, przepędzamy samiczki. Prawda, że to proste. Przepędzamy samiczki, wpuścimy samce i wtedy właśnie zaczynamy karmić. Samiczki jedzą u siebie, samce jedzą u siebie. Tak to u nas wygląda. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania związane jeszcze z naszą metodą, gdyby coś dla Was było niezrozumiałe, celowo Wam pokazuję naszą metodę, ponieważ no nie każdy hodowca ma to sprecyzowane, nie każdy hodowca na tyle ma, że tak powiem, tą swoją metodę wybraną. Możecie sobie skorzystać. Bardzo chętnie pomogę, piszcie, pytajcie w komentarzach, co dla Was jest niejasne. Na wszystko postaram się Wam odpowiedzieć. Teraz co do samych gołąbków, jak widzicie, gołąbki są w formie, mają już poobejmowane półki. Nie wiem, czy mówiłem, czy nie mówiłem, ponieważ to jest dubel, kręcę drugi raz ten materiał, ponieważ w pierwszym trochę mi umkło. Tu dodatkowo dostawiliśmy takie trochę inne celki, ponieważ one mniej miejsc zajmują. Są to celki od Szymona Jabłońskiego, podobnie jak boksy. Super wykonanie, jeszcze raz polecam. I tyle. Grity, minerały są dostawiane na początku tygodnia. Natomiast jeśli chodzi o późniejszy termin, nic już nie dosypujemy, nie chcemy ich tam obciążać specjalnie. Tak to wygląda. Jest sztosik, pogoda super, myślę, że zdrowie u gołąbków jest. Przygotowania trwają. Będziemy działać w tym temacie. Zobaczymy, co dalej. Co czas pokaże. Co do samego parowania. W zeszłym sezonie parowaliśmy 2 razy gołąbki. Pierwszy raz w granicach 14 lutego, drugi raz tuż przed sezonem lotowym, po 11 dniach zabraliśmy im jajeczka. Jak wiecie, od zeszłego roku testujemy metodę na sucho. W tym roku może pójdziemy o krok dalej, może tylko raz będą nanosić jajka. Zobaczymy. Przyznam się szczerze, że jeszcze nie ma jako tako sprecyzowanych planów odnośnie samego parowania, odnośnie metody, którą zastosujemy w tym roku. Jedno jest pewne, przy suchym wdowieństwie, przepraszam, gdzieś te gołąbki niestety starsze nam się przytkały. Aczkolwiek widzieliśmy o tym doskonale po rozmowach z naszymi kolegami, którzy lecą już tą metodą i chcemy sprawdzić w tym roku, czy jest to zawahanie tej pierwszej zmiany
czy taki stan rzeczy będzie już się utrzymywał. Wszystko przed nami, testujemy, bawimy się. Przepraszam, jak już mówiłem w wielu filmach w ostatnim czasie, może więcej stawiamy na naukę jak na sam wynik. Niemniej jednak udaje się kolejne mistrzostwa zdobywać, co mnie bardzo cieszy. Walczymy dalej, moi drodzy. Około, mówię, 14 lutego na pewno będziemy parować rozpód. Fajnie może byłoby z jednej strony, żeby też jajeczka położyć u lotników, byłby jakiś manewr, bo no jak wiemy, w naszej hodowli już te lotniki są naprawdę dosyć na fajnym poziomie i troszkę żal tych jajek, mówiąc kolokwialnie, wyrzucać do kosza. Dlatego też zobaczymy, może uda nam się coś podłożyć od tych najbardziej sprawdzonych, od tych najbardziej perspektywicznych gołąbków. Jeszcze teraz chciałbym Wam trochę opowiedzieć, jak to wygląda u nas, kiedy gołębie przychodzą z lotu. Kiedy gołąbki przychodzą z lotu, oczywiście po zakoszowaniu gołębi, w naszym przypadku jest to piątek, ponieważ znakomita większość lotów odbywa się w sobotę, nie w niedzielę, jak u większości. Wracamy tutaj, sprzątamy gruntownie gołębnik, wszystkie gołębniki na tip-top, otwieramy cele, szykujemy wszystko na powrót gołąbków. Co do samego powrotu, wszystkie wchodzą oczywiście w lotami od wdowców, siedzą razem. Jak długo siedzą razem? Kompletnie nie jest to u nas precyzowane. Tak jak większość pewnie już zdążyliście wyłapać. Znaczy to, że nie mamy jakiegoś tam czasu, czy to będzie 15 minut, 20, pół godziny, czy 2 godziny. Nawet bym powiedział, że bardzo często gołąbki przesiadują z sobą do momentu jechania na otwarcie zegara, to jest jakieś 4 godziny, 3 godziny, bardzo różnie to bywa. Gdzieś tam ostatnio, powiem Wam szczerze, że oj, tu okno mi się zamkło, gdzieś ostatnio dochodzę do wniosków, że bardzo ważne jest, żeby gołąbkom po prostu nie przeszkadzać, nie cudować na siłę, nie wymyślać stale jakichś nowych, kurczę, fantazji, bo większość tych takich nowości w hodowlach, o których się głośno mówi, jest to po prostu moda. Jakaś przychodzi moda na kuracje marchwiowe. Wszyscy robią kuracje marchwiowe. Natomiast potem przychodzi jeszcze na co innego, jeszcze na co innego. I tak w kółko, Macieju. Ja osobiście, powiem Wam szczerze, nie za wiele zmieniam. Moim priorytetem jest, żeby gołąbkom to było wygodnie, żeby miały tak zwane Eldorado, żeby mogły się bawić, żeby mogły się cieszyć. I muszę Wam powiedzieć, że działa to naprawdę dobrze. Czyli nie przeszkadzamy, nie przesiadujemy w gołębnikach, bo to nie za wiele wnosi. Zrobić wszystko od rana, co trzeba zrobić. Potem dać im spokój. Wszystkie, że tak powiem, rzeczy, które powinien hodowca wychwycić. Powinno to być rano bądź wieczorem, na oblotach bądź przy karmieniu. I tyle. Jak widzicie, no dziwna metoda dla niektórych, z tym, że gołębie niemalże się widzą, bo jeszcze pokażę Wam taki numer, po prostu taki materiał miałem i założyłem to, co miałem. Jest to ta przegroda między samcami i samicami. Dojrze się, słyszą też, jak widzicie, to są takie kółeczka małe,
bardzo często zaglądają te gołębie, tam kiwają sobie, buczą, huczą. Natomiast jak mówiłem już wcześniej, kompletnie w sezonie lotowym im to nie przeszkadza. Kochani, myślę, że wszystko zostało już powiedziane. Co nie zostało dopowiedziane, piszcie w komentarzach. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Bierzemy się, moi drodzy, do roboty. Ostro, parowania, czas start. Zachęcam wszystkich do obejrzenia moich filmów odnośnie parowania gołębi i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że te wskazówki pomogą Wam. Zrobić to, że tak powiem, najmniej inwazyjnie. Tyle ode mnie na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Dobry lot.